Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroks i Hellcase. Dzisiaj się znajdujemy, zaczynamy od case batelek, no bo dlaczego by nie, tak ostatnio sobie lubię od tych batelek zacząć, więc mam nadzieję, że widzę, ci się to podoba. Generalnie, co chciałem powiedzieć o konkursie na kosę, który aktualnie trwa, no powoli się kończy, bo zostały chyba dwa ostatnie dni, albo nawet jeden dzień, więc stary, chciałbym cię dzisiaj zapytać. Czy ty byś chciał jakiś kolejny giveaway? Spodziewam się odpowiedzi, ale wolę się upewnić, tak? Pierwszy zagramy sobie tą bitwę z botem i zaraz przejdziemy oczywiście do tego, co chcę wam powiedzieć. Ale pierw jeszcze no chciałem powiedzieć, że oczywiście jak chcesz sobie... Aha, no to nieźle, emeczka 170 realców, no tak też można. Bardzo ładnie wyglądają teraz te nowe ikonki tych skinów. Dobra robota Counter-Strike, w końcu zrobiliście coś, znaczy... Coś dobre. Wygląda to fajnie. Czy to jest taka duża zmiana tak naprawdę wynosząca coś? No chyba nie. Co chciałem powiedzieć? Kodzik Kroks oczywiście dla osób, które chcą sobie na Hellcase zakręcić skrzyneczką. Oczywiście. O kurde ty, bo tu jeszcze jest to odbicia! Ej, bo ten nóż $300 kosztuje, aż się uderzyłem. A ja się dziwię, że on w ogóle nie leci ten nóż. Ty, nie. Ej, stary! No o to chodzi! Kurczę, przecież on... Ej, ja się dziwię, że ten nóż nie leci, a ten nóż tyle kasy kosztuje. No dobra, czekaj, bo my mamy skrzynkę Kennego S'a, sobie dołączyłem do bitwy za 90 dolców 13 skrzynek, czyli wychodzi, że jednak kosztuje, nawet szczerze nie chcę mi się liczyć, ile to kosztuje. Możecie swoje matematyczne, że tak powiem, obliczenia podzielić się nimi w komentarzu. Przypominam, oczywiście, chciałem powiedzieć to już, ale się coś wydarzyło, kosa poleciała. Oczywiście osoby, które chcą sobie zakręcić skrzynką i są pełnoletnie, no to oczywiście Hellcase, zapraszam, link w opisie. Kodzik Kroks, jak chcesz sobie skorzystać, otrzymujesz 10% więcej każdej wpłaty. Kodu możesz używać do woli. Ej, tutaj pięknie to wygląda. Kodu oczywiście możesz używać do woli, za każdym razem jak go piszesz 10% więcej dostaniesz, wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz tutaj kod promocyjny, oczywiście piszesz oczywiście kodzik Kroks i przez 2x metody płatności są wszelakie, bardzo dużo ich, więc możecie sobie oczywiście skorzystać. No i co, zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja, 32 do 47, tak, kurczę, mogło być lepiej, mogło być definitywnie lepiej, 10 skrzynka w tym momencie leci. No, potrzebujemy 15 dolców przewagi w tym momencie. Znaczy przewagi, potrzebujemy 15 dolców, żeby w ogóle próbować podjąć dalszą, że tak powiem, rękawicę, tak? Co by w ogóle takie poleciało? No ta M-ka w stat tracku na pewno dużo mu dała, no zobaczmy ostatnią szczynię, no tu się już nic niestety nie zmieni. No i druga bitwa, no niestety nie dla nas, no ale tylko 90 dolców, znaczy no, tylko. 90 dolków sobie przegraliśmy, no udało się wygrać ciut więcej, więc i tak jesteśmy na plus. Więc spróbujmy sobie zakręcić czymś innym. Hellcase Birthday. Dajmy sobie 3 takie skrzynki. Rzućmy na farta Harden. Dzisiaj Min nam tutaj się naprawdę pokazał z dobrej strony, więc może Harden też się z dobrej strony pokaże. Dorzućmy to, dorzućmy jedną premkę. Dorzućmy jeszcze tam coś może z dołu, jakiegoś... Kurczę, sympatycznego Riptide Knives może, no taka bitewka troszkę kosztuje widzą, więc no mam nadzieję, że tutaj zostanie to uszanowane, tak? Uszanowane, mam nadzieję, że łapka zostanie zostawiona. Komentarze ktoś, mam nadzieję, że zostanie zostawiony stary, czy ci się podoba film. Może ja teraz wam pokażę tą kozę, że się kończy. No tak, bo miałem to powiedzieć. Dołącz sobie gościu, masz link w opisie, w drugiej linijce masz link do konkursu ładnego. Na kosę za 140 dolców. Możesz napisać propozycję, na co chcesz konkurs następny. No to jak ten się skończy, to coś odpalimy, nie? No jakaś, nie wiem, czy kosę chcesz jakąś? Może jakiś konkretny skin, może jakąś konkretną, wiesz, brońkę, no to no napisz propozycję w komentarzu, to coś ogarniemy, tak? I będzie G. Ja lubię widzom rozstawać pieniążki. Mam nadzieję, że wy też lubicie. A, bo wiem, że pytacie, skiny jak coś będą na streamie wypłacane, żeby nie było, nie? Tam sobie wylosujemy też od razu, żeby potem nie było, że łej, czemu nie robisz tego na streamie? No to zrobię to na streamie. Wulkan, o kurcz, to jest ze skrzynki premium, stary! Ej, przysięgam, pierwszy raz w życiu widzę taki drop z takiej skrzynki, stary.
268 dolców. Jestem w szoku, stary, autentycznie. No aż się obudziłem, stary, jak jeszcze nic nie spałem, jest godzina 13, nie spałem nic. Wstałem o godzinie chyba 22. No to aż się teraz przebudziłem tym dropem, no naprawdę powiem, że jest... Jest konkretnie i jest solidnie. Wow, wow, ale czekaj, aha, 36 dolców, nie wiem czemu to pokazuje, że jest taki dobry ten drop, ale... Okej, okay, niech będzie. W ogóle tą skrzynkę Riptek Knife ja wrzuciłem na koniec, a tutaj widzę, że na koniec coś innego leci, więc nie będzie dziwne. 39 do 40. Stary! 900 dolarów! No ja nie pamiętam szczerze, kiedy taki profit na Hellcase udało mi się zrobić dzisiaj, naprawdę. No jestem pod wrażeniem, jak to wszystko tutaj się ładnie dla nas układa. Hellcase Kilowatt jest oczywiście tutaj ten kałach. No już ostatnio mówiłem, że stawiam sobie za cel trafienie tego nowego kałaszka, tak? No mam nadzieję, że no jak nie dzisiaj, to może w jakimś następnym filmie to przedsięwzięcie nam się uda. 62 dolary. Otwórzmy jeszcze raz tą skrzynkę. Jest to skrzynka w ogóle limitowana, z tego co widzę. No tutaj na pewno nie będzie tego kałacha, jakiego chcemy. Jest Nightwish, który też jest wolnym kałachem. No, no nie Battle Scared, no jednak mimo wszystko to jest, czego my tutaj szukamy. Skrzynka Eternal, no. 95 dolków. Można spróbować, można, jak najbardziej. No ale, no niestety będzie to minus, bo ten deal, no 46% na niego, bo jest pewnie 30%. 74 kosztuje jednak, okej, okay, no bo Star Trek, tak. No ale to nie jest to, po co my tutaj przychodzimy. Wulkan, myślę, że też takim skinem nie jest, tym bardziej Battle Scare. To może być, nie wiem, 89, dobra, nie ma takiej tragedii. Nie uchodzimy aż taki minus, nie dostaliśmy pilota. Chociaż ten pilot, nie wiem, czy nie będzie czasem droższym skinem jakąś, nie wiem. Mamy Digla Print Stream, 39. Dobra, otwórzmy jeszcze raz. Coś tutaj się zaczyna powoli złego dziać. Zaczynamy tracić bożego pieniążka, a to mi się nie podoba bardzo. Zobaczmy kilka ofert, tylko jest 30, 40, okej. Okay. Coś tutaj się, kurczę, przestrzeliwuje. Nie! Stój! No nie! Kurde! Coś przestrzeliwuje te ceny skinów, bo no wychodzi teraz tak naprawdę nieobecność moja długa w Counter-Strike'u, więc proszę nie bicie. Takie ceny strzelałem, ale... Na coś chyba nie idzie. Strzelanie tych cen idzie mi tak jak strzelanie ostatnio w ogóle w Counter Strike'u. Czyli nie idzie w ogóle. Taki ten. Ale nie, serio, ostatnio jak zacząłem powoli wracać do tego CS-a, sobie stwierdziłem, tak sobie, wiesz, no bo w CS-a zazwyczaj no po nocach się... EJ! CO TU SIĘ STAŁO?! 500 do... Ło! No okej, okay, ładnie. CS-a zazwyczaj, wiesz, po nocach ze znajomymi się gra i wiesz, i wtedy są takie chwile refleksji, wiesz, godzina 3-4 w nocy. I taka refleksja, stary, że grasz tego CS-a, już nic ci nie idzie, że wiesz, tutaj jakiś donk se smurfuje w finale w ogóle i jemu Katowice. I tak sobie myślisz, kurczę, może pora przyjść na emeryturę od Counter-Strike'a. No nie, no ej, patrz, no, co się z tą skrzynką dzieje, no. Ja jestem w szoku. Mamy 2000 dolarów już wykręcone z tego filmu. No... Powiem... Sympatycznie, sympatycznie. Bardzo lubię takie openingi. Jak wychodzę na plus. Twilight Galaxy. Jest gloczek. Do kolekcji spada nam. Ile? Przepraszam bardzo. Okej. Okay. Jak ktoś wie, z jakiej kolekcji jest ten glock, to fajnie by było, jakbyście napisali mi w komentarzu, bo nie chcę mi się szczerze sprawdzać, po odcinku o tym zapomnę. A bardzo bym chciał się dowiedzieć, z jakiej kolekcji jest to Glock Twilight Galaxy, na jakiego skina, czemu tyle kosztuje. Bardzo by mnie cieszyła odpowiedź na to pytanie. 50 dolców, dobra, otwórzmy 3 na raz, 270, no, troszkę przesadziłem chyba, ale... Ale ja lubię czasem jeszcze, że tak powiem... rzucić w wir otwierania skrzyneczek. No to będzie ładnie, 650, no. Nie mam pytań, stary, no naprawdę, ten opening jest takim, kurczę, kozakiem. Ten dzisiejszy, że nie wiem, no nie pamiętam, kiedy tak leciało. To jest naprawdę, no, jeszcze jak z... Ej, Hard Luxury, ale pięknie ta skrzynia wygląda. Czy zapytasz mnie teraz, czy ja się kieruję wyglądem przy wyborze skrzynki?
Tak. Tak, możecie mnie obrażać. Jestem wzrokowcem, oceniam książkę po okładce. Wulkan, powiadasz. No, wygląda na field tested co najmniej. Znaczy tak będzie. No jest właśnie field tested. Ale jest to dosłownie, no, profit z rzędu... No, delikatny profit. No tu będzie poniżej chyba jednak mimo wszystko field tested. No tu nawet takie well-worn. Okej, dobra, jednak niekoniecznie well-worn. Ale zobaczmy, hard luxury, czyli no taka luksusowa troszkę skrzyneczka. No jakby meduza poleciała, stary. No taka meduska. Jest stat track boomka. Dobra, otwórzmy 4 na raz. To jest 1000 dolarów, to jest 4000 zł w jednym otwarciu. Rzadko robię takie rzeczy ostatnio, bo rzadko mam ku temu okazję, bo ostatnio, no było jak było, tak? Ojej. Dobra, nie po to tyle wygrywam raz na rok, żeby nie zakręcić sobie skrzynką jeszcze raz. Jest autotronik, ale jakby ten butterfly poleciał, to byłbym... Ej, co jest? 700 dolarów tylko. Dobra, do 3 razy sztuka, no musi teraz, no. Aha, czekaj, coś ci się zepsuło. Aha, no tak, bo nie ma... No nie, ej. Dobra, co? Trzeba to sprzedać. Trochę tu jeszcze mamy. Mamy jeszcze 4 takie. Proszę. Proszę. Nie ma nic. Jest Asimówka, jest Print Stream. W sztukach dwóch. W sztukach dwóch. No, jest jak jest, tak? Czy znasz, stary, drugą osobę, która jest w stanie coś takiego odwalić? Że mając taki budżet, w stanie odwalić, odstawić takie coś? No, wydaje mi się, że może być ciężko. Dobra, wiecie co? Kurczę, no byłem już, kurczę, tak blisko takiego fajnego profitu. No i jak zwykle, panie Kroko, odjebałeś. Odjebałeś, no ja wiem, ja zdaję sobie sprawę. Ale generalnie na Hellcase jest teraz tyle takich ładnych skrzynek, które aż chce się spróbować otworzyć. Że no naprawdę, no wow. Dobra, to jest bitwa. 811 dolarów. 811 dolarów. Tworzymy to. Aha. Bo na Hellcase powyżej chyba 700 dolarów. Nie mogę zagrać z botem. Teraz pytanie, co robimy? Dobra. Co? Anulujemy tą bitwę. Robimy tą bitwę jeszcze raz za te 700 dolków, tylko no ja bym chciał, kurczę, wrzucić te skrzynki, które chciałem tu rzucić, nie? Kurde, odwaliłem. Szczerze, odwaliłem. Zapomniałem o tym. Zapomniałem. Nie wiem, czy CS2 Knives też wrzucałem tu. Tego chyba nie wrzucałem, Hard Luxury, tak mi się wydaje. Kurczę, no gdzie były te fajne skrzynki? No one tu musiały gdzieś być. One kosztowały tak właśnie ciut więcej. Dobra, wrzućmy to. To chyba akurat wrzucałem. To chyba CS2 Knives też mi się wydaje. Dobra, i Thunderer. Okej, okay, niech będzie. Niech idzie w świat. Dwie osoby. Dwie osoby. I mogę teraz botem rzucić. Dobra, lecimy. Proszę. Daj dla wuja! Daj dla wuja zarobić. Proszę, najtańsze na pierwszy ogień. Zniglock dla nas. No. Też póki co średnio. Zobaczmy teraz. Średnia właśnie za 200. No. GG. To już niestety nic dobrego dla nas się nie wydarzy. Nie wiem, stary, jak ja to zrobiłem. Z tym takim odklejusem, że... No, chyba zdążyłem już was przyzwyczaić, że kurczę, to, że Kroko ma na filmie już w pewnym momencie, że tak powiem, taki budżet, to nie znaczy, że on skończy z takim budżetem i może się wszystko tak naprawdę wydarzyć. No dobra, 4 osoby. Bitewka.
Dlaczego by nie? Wrzucamy bota raz, wrzucamy bota dwa i wrzucamy bota trzy. I zobaczmy. Cliffy, Brett i Phil. Dwie skrzyneczki się hardnet. Pierwsza. 25, 26, ok. I zobaczmy teraz to. Przez chwilę myślałem, że może jakiś Orym w Star Trek'u, no ale no nie, no. No cóż mam powiedzieć, no raz się przegrywa, raz się przegrywa. Dość częste moje ostatnie pożegnanie. Dzięki za oglądanie, Kozik Kroks, przypominam 10% więcej każdej wpłaty. Kasa na Startland użytkowników, trzymajcie się i do jutra.